Na początku lat 2000 ukończyłem uniwersytet Sam Houston w Teksasie. Spotkałem tam wielu dziwaków, jednak żaden nie był jak Bart, z którym się zaprzyjaźniłem. Jego prawdziwe imię to Thomas, ale na drugie miał Bartlett, dlatego tak na niego mówiliśmy. Nie był zbyt wielkim szczęściarzem i często pakował się w kłopoty. Zadawał się też z jakimiś podejrzanymi typami. Raz był duszą towarzystwa, a innym razem wydawał się być wręcz niebezpieczny. Czasami popadał w paranoję, mówiąc, że pewni ludzie chcą go dopaść. Często opowiadał o swoich rodzicach i mówił o nich jako dwóch złych tyranach. Wiadome było, że za bardzo go rozpieścili samochodami i innymi prezentami. Pewnego razu ktoś go wkurzył, więc ten włamał się do jego pokoju i próbował ukraść mu komputer. Prawdopodobnie uniknął wyrzucenia ze szkoły tylko dlatego, że przekonał tego gościa, że to był tylko żart. Ale wszyscy wiemy, że tak naprawdę chciał go skrzywdzić. Wcześniej myślałem, że Bart nigdy by nikogo nie skrzywdził. Pamiętam, jak kiedyś zapytał mnie, ile wziąłbym pieniędzy za zabicie kogoś. Często zadawaliśmy sobie takie głupie pytania, typu, kto by wygrał, niedźwiedź czy lew, albo co byś wolał. Nie wziąłem więc tego pytania na poważnie i powiedziałem mu, że musiałoby to być co najmniej z 500 000. Spojrzał na mnie zdenerwowany i powiedział, nie zabiłbyś chociaż za 10 000? Powiedziałem, że w życiu to powinny być pieniądze jak na emeryturę. Zapytał więc, a 20 000? Zamiast odpowiedzieć, po prostu się roześmiałem. Wtedy dodał kolejne 10 000, na co już stanowczo powiedziałem nie. Zrobiło się cicho i dopiero po jakimś czasie powiedział, 50, dam ci 50 000. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak obsesyjnie o to pytał, ale nagle ktoś zapukał do drzwi. Pamiętam, że jeszcze przez jakiś czas myślałem o tym, jak dziwne to było. Tak jakby naprawdę myślał o zatrudnieniu płatnego mordercy. Ale przecież często rozmawialiśmy o takich głupotach, więc szybko o tym zapomniałem. Jakiś czas później Bart odszedł z uczelni. Pewnie dlatego, że prawie nic na niej nie robił. To był też ostatni raz, kiedy go widziałem. Bywało, że planowaliśmy wspólne wyjazdy, ale nigdy nam się żaden nie udał. Pewnego razu Bart napisał do mojego współlokatora, że wpadnie do nas w odwiedziny. Pisał, że rodzice zostawili mu jakieś większe pieniądze i zamierza za nas zapłacić, żebyśmy pojechali z nim do Meksyku podczas przerwy wiosennej. Stwierdziłem, że to super, a tak naprawdę nie uwierzyłem w to, że przyjedzie. Pomyślałem, że skoro ma pieniądze, to mógłby w końcu coś ze sobą zrobić. I tak jak myślałem, Bart nigdy nie przyjechał. Odkryliśmy też dlaczego, kiedy mój współlokator pokazał mi pewien artykuł. Cała rodzina Barta została zamordowana, a on został postrzelony w ramię. Parę razy próbowaliśmy do niego zadzwonić, ale nigdy nie odbierał od nas telefonu. Myśleliśmy, że może jeszcze nie wyszedł ze szpitala, albo po prostu nie chciał z nikim rozmawiać, co byłem w stanie zrozumieć. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co bym zrobił, gdyby coś takiego przydarzyło się mi. Parę miesięcy później cała prawda wyszła na jaw. Zaczęło się od aresztowania Barta. Na początku byliśmy zaskoczeni. Myśleliśmy, że może znaleźli u niego narkotyki albo coś innego nielegalnego. Wiedzieliśmy, że został postrzelony. Widzieliśmy to nawet w telewizji. Poza tym aresztowali już sprawcę. Dlaczego więc aresztowali też Barta? Krótko mówiąc, aresztowali go, ponieważ odkryli, że miał powiązania ze sprawcą. W jego telefonie znaleźli wiadomości, w których Bart kazał zabić swoją własną rodzinę. Wspominał w nich nawet o tym, żeby mężczyzna go postrzelił tak, żeby wszystko wyglądało bardziej realistycznie. A także o tym, że napastnik ma się upewnić, że cała rodzina nie żyje, inaczej nie dostanie wypłaty. Wiedziałem, że Bart był szalony i impulsywny, ale mój Boże, zabić własnych rodziców i to w taki sposób. Nigdy bym nie pomyślał, że Bart był zdolny do czegoś takiego. W każdym razie, długo nie mogłem w to wszystko uwierzyć. Podobno jedno z jego rodziców przeżyło i prosiło, żeby nie skazywać go na karę śmierci. I to się akurat udało. Myślę, że jest to trochę pocieszenia w tym całym przerażającym epizodzie mojego życia.